Ewa, dajesz. Prawa kobiet, prawami człowieka. Wielkie Państwo! Wielkie Państwo! Wielkie Państwo! Wielkie Państwo! Wielkie Państwo! Solidarność naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Jacek Kurski musi odejść! Jacek Kurski musi odejść! Dajesz, dajesz, dobrze dajesz! Tarnecki, ministra, nie minister! Czarny. Witajcie, witajcie. Wszyscy, którzy nas oglądacie. Aborcja dla wszystkich, nie tylko dla bogatych! 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 To jest wojna! 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 Rząd na bruk! Bruk na rząd! 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 Moja macica, nie kaplica! Moja macica, nie kaplica! Moja macica, to nie kaplica! Moja macica, to nie kaplica! Ups! Krzyczcie, rewolucja jest kobietą, może też fajne. Aborcja jest okej. O, witam spóźnionego! Tylko wysiadłem z samochodu pod katedrą, już mnie milicja dopadła. Ale się kurczyli, bo zmieniliśmy trasę. Oni chyba się nie domyślają, jaki jest plan, bo... Nie domyślają się, nie chcieli nas puścić. Chcieli nas tam puścić, się wściekli, w ogóle nie chcieli nas puścić. Policja jest bardzo niezadowolona, bo zmieniliśmy im trochę szyki. Postanowiliśmy skręcić pod kurię. Wolna media! Wolna Polska! Podziękować za to piekło kobiet, bo to przecież zdajemy sobie sprawę, kto nam to piekło szykuje, kto nam wyszykował to. Właśnie, to się panu, no ci się trochę przełamał. O, właśnie, o, bardzo ładnie, prawda? Dziadek pokazał nam. Taki był kurwa cwany, widziałem. Co ci pokazał? No, najpierw tak, a jak milicjantów zobaczył, to tak. To za policja szybko grupuje szyki. Trochę.
wpadli w panikę, że taki tłum idzie pod kościół. Słuchajcie, jak idziemy przez miasto, pokrzyczcie trochę, krzyczcie. Idziemy teraz, dziewczyny. Dawaj teraz. Nigdy, przenigdy nie będziesz szła sama. 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 Nigdy, przenigdy nie będziesz szła sama! Nigdy, przenigdy nie będziesz szła sama! O, policja wyrwała. Szybko do przodu, już lecą pod kurię, lecą pod katedrę, żeby nam tam wszystko pozagradzać. Nie dopuścić. Piękna pogoda u nas jest. Naprawdę zrobiło się gorąco. Nie wiem jak tam u was. Napiszcie skąd jesteście i czy zima do was zawitała. Policja już nawet nas nie asekuruje. Wszyscy wyrwali. O, jak chłopaki lecą. Już nikt nie pilnuje, żebyśmy nie powpadali pod auta. Nie ma ani jednego policjanta tu u naszego boku. Wszyscy pędem udali się pod katedrę i pod kurię, gdzie właśnie zmierzamy. Pewnie zrobią tam jakiś kordon. O, myślę, czuję, decyduję, myślę, czuję, decyduję, myślę, czuję, decyduję. Czy będą chcieli nas tutaj zatrzymać? Może? Oho, oho, jakaś blokada widzę. Czyżby u nas w Gdańsku dochodziło do blokady? No, udostępniajcie. Zdaje się, że nie będziemy mogli przejść. Panowie się bawią jak w Warszawie. Chyba im zaimponowała stolica. No, tutaj idziemy. Myślę, czuję. Decyduję!
Decyduje! Nitka! No trzeba do drugiej konfrontacji! Decyduje! A dlaczego? A dlaczego nie? A przepraszam, jakim prawem? Nie, my chcemy. Nie, mamy prawo iść tędy, którędy chcemy. Nie wiem, kto poprowadził ten pochód. Chodźcie tutaj, czemu idziecie dalej? Tak jest, powiedz o sytuacji. Panowie policjanci nie chcą nas puścić. Pokojowy marsz, a oni się ustawiają tak. I pilnują. A tak jest. Chcemy tędy, ale pan mówi, że mamy nie. Precz z kościołem, ale z Iwona, ale my mamy tam ludzi, którzy będą przemawiać ludzi? No pod katedrą. I nie dojdziemy już jak ten, czemu się nie przedzieramy ja tu? Nie będę się przedzierać, bo to nie mój spacer jest, wiesz? Jak ja bym pilnowała, ja idę za Litką, nie? Ale co Litka robi? Świetnie państwo! Policja uniemożliwiła nam dojście do kurii i do katedry. Nie jestem organizatorką, więc nie wiem, dlaczego organizatorzy nie próbowali w ogóle przejść. Rozdział Państwa od ryzyka! Brama trzeba było iść. Aborcja! Przecież nas tutaj nas nie puszczą. Da się tak zepchnąć? No nie dam się, ale co mamy zrobić? Nie tylko dla bogatych! No konfrontację idziemy i koniec, no niech widzą ludzie, no. Nie tylko dla bogatych! Idziemy teraz tu. Ale też nas nie puszczą. Nie tylko dla bogatych! Ale nie można tak sobie pozwolić, że nas zagrodzą, a my idziemy. No to dobrze, to idźmy do przodu. Nie będziesz sama! Skręcajmy. Nigdy! A musimy iść, nie będziesz szła sama! Nigdy! Przenigdy! Nie będziesz szła sama! Widzisz, co teraz robimy? No bo Litka kurwa puściła, że idziemy. Albo idziemy pod kościół, albo nie, no. Idziemy, no, taka jest... Nie będziesz pasowa! Ale nie, to jest przecież. No ale chodziło o to, że no, dlaczego nas nie wpuszczają? Przecież mamy prawo sobie tam iść. Na Boga. A tam była jakaś brama, mówisz, tak? Ja nie wiem. Nie, bo trzeba było iść, no ludzie. Nie można wpuścić. Kościół z państwem zawsze w parze. Woda, kieran i ołtarze. Ciągnij. Ktoś niech to prowadzi. A tam jeszcze ktoś jest, czy nie? No, na pewno są, no przecież Ewa miała być graczyk i tak dalej, tak? Przecież Ewa jest z nami. Zapasowy, no, gdyby to, trzeba było. Myślę, że ona jeszcze ma szansę odejść. Robert, jak tego jeszcze... Litka, idźcie do przodu. Przynajmniej niech będzie konfrontacja. Niech ludzie widzą, tak? Ktoś musi prowadzić. Raz, dwa, trzy, cztery. Wolne media do cholery. Raz, dwa, trzy, cztery. A my nie dziękujemy za co?
Policja. Anita! A za co ty podziękowałaś, że cię zablokowali i nie mogłaś iść tą drogą, którą chciałaś? Ja nie potrzebuję takiej ochrony. Jest kobietą! Konstytucja jest kobietą! Konstytucja jest kobietą! Konstytucja jest kobietą! Konstytucja jest kobietą! Słuchajcie, dziewczyny, chłopaki, skręcamy w prawo i nie dajemy się zatrzymać, tak? Jarek, nie spójrzcie! Spójrz dobrą panią kobiety! Jarek! Przeleczenia! Nie rozgrzeszenia! Nie rozgrzeszenia! Co to chcesz? Przeleczenia! Przeleczenia! Nie rozgrzeszenia! Leczenia. Zażądaj, żeby ci policjant powiedział, jakim prawem nie możemy przejść. Jakim prawem? Na jakie prawo się powołuje? Moja sprawa! Skręcamy. Idź w prawo. Moja sprawa! Moje ciało! Ale dlaczego? Dlaczego nie możemy przejść? Tą ulicę. Żyjemy w Bożym Państwie. Ta ulica jest. Chodźcie tutaj, mamy prawo przejść, gdzie chcemy, to jest wolny kraj. My mamy tą sprawę do tego chcemy przejść. Na podstawie jakich przepisów? Na podstawie jakich przepisów? Policja ma bronić obywateli, a nie chlepów, którzy kradną pieniądze. Ojciec Ryzyk jest ich wodzem. Ryzyk, oddaj kasę. Świeckie państwo! Świeckie państwo! Świeckie państwo! Świeckie państwo! Świeckie państwo! Świeckie państwo! Artykuł, na podstawie którego nas zatrzymują. Świeckie państwo! Poczekajcie! Świeckie państwo! Chcemy wiedzieć, na jakiej podstawie policjanci nie przepuszczają nas. To jest wolny kraj. Chcemy wiedzieć, na podstawie jakiego paragrafu jesteśmy tutaj właśnie zatrzymani. Który jest dowódcą? No, kto z panów powie nam, dlaczego nie możemy przejść? Świecka policja! Czy to jest? Świecka policja! 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 Policja dla narodu, nie dla kościoła! Policja dla narodu, nie dla kościoła! Policja dla narodu, nie dla kościoła! Policja dla narodu! Zapytaj, ja chciałbym... To jest dowódcą! Ja chciałbym zaapelować do władz miasta o to, by zaprzestali finansowania Komendy Wojewódzkiej Policji, bo ta komenda nie służy nam, obywatelom, tylko służy pisowskiej władzy i klerowi. Także powinniśmy zażądać tego, żeby zaprzestano finansowania tej archikatedry, ponieważ jest to nasze, z naszych podatków takie coś nie powinno być finansowane. Dziękuję bardzo. Chcemy wiedzieć, kto tutaj jest jakimś szefem, komendantem i na jakiej podstawie panowie nie przepuszczają nas. Żyjemy w wolnym kraju, tak? Chcemy wiedzieć, dlaczego nie możemy iść prosto. Kto nam to dzisiaj powie z panu? Wszyscy panowie milczycie? Nie ma tutaj nikogo wyższego stopniem? Czego pilnujecie? Kościoła pilnujecie? Nie możemy iść w tamtą stronę? Czego się boją klechy? Nasze ulice! Nasze ulice! Nasze ulice! Nasze ulice! Panowie policjanci, łamiecie prawo! Mamy prawo protestować i mamy...
Same jadalki. Boją się. Za objęcie wszystko. U arcybiskupa. Prosto po szkole. Bez szkoły. My prawo protestować! Mamy prawo protestować! Mamy prawo protestować! Mamy prawo protestować! Mamy prawo protestować! Na jakiej podstawie jesteśmy tutaj zatrzymani? Na jakiej podstawie nie możemy przejść? Bezprawie to jest! Bezprawie, tak? Czyje to jest państwo? Nasze! Czyje to są ulice? Nie obywateli, to nie my płacimy na to podatki? Nie płacimy na was, na waszą służbę? Nie wstydzicie się, panowie? Rota policji mówi, że nas chroniła. Niech to z pan... Nasze podatki, nasza ulica. Proszę państwa, spójrzcie, jaką mamy. Spójrzcie, proszę państwa, jaką mamy tchórzliwą policję. Ci panowie mają nas chronić. A co robią w tej chwili? Chronią aparatu państwa. I co robią w tej chwili? Chronią Kościół. Nie chcą powiedzieć, przyznać się, kto jest tutaj dowódcą. Nikt nie chce podejść. Tutaj jest jakieś bezprawie. To możemy iść w takim razie. Przylecą tu oddziały. Czy ktoś chce coś powiedzieć w związku z zaistniałą sytuacją? Pani profesor, jeśli nie możemy podejść pod katedrę, no właśnie, to proszę nas, gadać. Osoby, które chciałyby się wypowiedzieć na temat świeckości państwa. Proszę. Naciskaj. Chciałam wygłosić teraz kolejne profesorskie, krótkie przemówienie. Ktoś dzwoni. I mimo wszystko to, tak zrobię, mimo tego, że to się jak najbardziej nie nadaje do tego, żeby coś takiego mówić. Ale powiem swoje, bo uważam, że trzeba to robić. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy ciągle poddawani strasznej presji przemocy. I ta presja i przemoc jest także przemocą symboliczną, słowną. Ponieważ jestem literaturoznawczynią, pozdrawiam Ingę i Wasiów, taką samą literaturoznawczynię przeklętą, to chciałabym powiedzieć, że słowa, terminy i warstwa symboliczna ma ogromne znaczenie. Podlegamy w Polsce strasznej przemocy emocjonalnej i symbolicznej. I swoje przemówienie chciałam, zatytułowałam dla siebie takimi dwoma słowami. Łzy i gluty. Zaraz państwu wytłumaczę, dlaczego łzy i dlaczego gluty. Łzy dlatego, że przeczytałam w Okopres wywiad z ginekologiem, który powiedział, że wolny wybór kobiety pozwala uniknąć nieszczęścia i cierpienia. I wtedy sobie uświadomiłam, że nasza władza wcale nie chce tego, żebyśmy unikały cierpienia i nieszczęścia. Ona chce, żebyśmy były nieszczęśliwi, żebyśmy cierpiały. Bo wtedy, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi i cierpimy, wtedy nie walczymy o wolność, wtedy nie walczymy o równość, wtedy nie walczymy o swoje prawa. I ulubiony stan, do którego chcę doprowadzić wszystkie Polki, to łzy. Mamy płakać. I tak jak to szczerze powiedział, że jeden z polityków prawicy, że on dąży do tego, żeby kobieta po cierpieniu urodzenia strasznie chorego dziecka mogła się wypłakać. My mamy płakać wszystkie. Stan płaczu jest według PiS-u i prawicy i Kościoła naturalnym stanem kobiety. Kobieta ma płakać, kobieta ma być histeryczną, ma być nieustająco rozdrażniona, sła, ma nie wiedzieć, o co jej chodzi, ma być nieszczęśliwa, ma się słaniać. Do tego służy telewizja, która ciągle opowiada o nienarodzonym życiu, o życiu poczętym, o tym, że tyle jest cierpienia, ale kobieta będzie niosła swój krzyż i jeszcze raz będzie niosła swój krzyż. I nie będzie dążyła do tego, żeby była nieszczęśliwa. A żeby była nieszczęśliwa, żeby płakała tak, jak Pan Bóg przykazał. I żeby mężczyzna też przyczyniał się do tego, żeby ona miała za co płakać. Żeby miała powody.
Dlatego występuje tutaj druga część tego mojej tezy, która polega na tym, że oprócz słów są ważne gluty. Gluty to znaczy takie dziwne zbitki myślowe, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Ja to nazywam glutami. Gluty to jest na przykład to słynne nienarodzone życie. Bo niech Państwo popatrzą. W porządnym katolicyzmie kiedyś mówiono o duszy nieśmiertelnej. I jeżeli nawet nie będziemy mówić o dziecku i ciąży w kategoriach zarodka, płodu, tylko użyjemy innych kategorii katolickich, to i tak coś zobaczymy. Nie te gluty, tylko ludzi, którzy wybierają. Jeżeli mamy duszę nieśmiertelną, to można zapytać, w którym miesiącu jest ta dusza, wchodzi w ciało poczętego dziecka. I bardzo długo Kościół katolicki uważał do XIX wieku, że do trzeciego miesiąca. Wcale nie byli za tym, że zawsze. To w XIX wieku tak wymyślili, a teraz udają, że tak było zawsze. To nieprawda. Użyję tutaj słowa Tischnerowskiego. Gówno prawda. I chciałam też powiedzieć, że te gluty powodują, że my dzięki temu, że zamiast pojęcia dusza nieśmiertelna, która powoduje, że widzimy wybory, widzimy matkę, która cierpi, widzimy ojca, który cierpi, widzimy ludzi, którzy podejmują decyzje, bo wszyscy mają duszę nieśmiertelną. To znaczy, że podejmują dobre i złe decyzje. Jest więcej dobra i więcej zła. Liczymy, ile jest dusz. A kiedy widzimy to życie, to nie wiemy, o co chodzi. Padamy na kolana przed terminem, o którym nie wiadomo, o co chodzi. Tak działa glut. Glut użyty został także wiele lat później w terminie gender. Wiemy, o co chodzi. Gender to ten potwór nie wiadomo co. A potem Duda też wygłosił takiego gluta, że LGBT to jest ideologia, a nie ludzie. Są terminy i są sposoby, żeby wyprodukować nie wiadomo co. Padamy na kolana, jesteśmy nieszczęśliwi, nie wiedzieli, co robić. Kiedy zastąpimy chociaż to przeklęte życie poczęte, o co im chodzi? Czy oni chcą hinduskimi guru, co chodzą z miotełką i sprzątają owady, żeby je nie nadepnąć? Czy swoje ciała wystawiają na półki skalne, żeby sęty mogły się pożywić po śmierci? To jest obrona życia. A gdzie są, kiedy bronimy puszczy? Gdzie są, kiedy bronimy przyrody? Wtedy ich nie ma, bo im życie jest potrzebne tylko po to, żeby robić nam wodę z mózgu. Glut jest im potrzebny, bo kiedy bronią jakiegoś nie wiadomo jakiego życia, to nie wiadomo, o co chodzi. I właśnie o to chodzi, żeby nie było wiadomo, o co chodzi. Żebyśmy nie walczyły o swoje prawa. Nie chcemy być nieszczęśliwe. Jesteśmy wściekłe. Czy my wyglądamy na beksy? Nie. Czy my chcemy wrócić do XIX wieku? Nie. Czy państwo pani Durskiej to jest nasz wzór? Nie. Będziemy walczyć, będziemy wściekłe. Żadna z nas nie jest beksą. Żadna z nas się nie popłacze. Koniec płacem, koniec glutami, koniec łzami. Wściekłość i wrzask. Trzeba było nas nie wkurwiać. 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 Ja jeszcze też parę słów w nawiązaniu do pani profesor słów. Mianowicie idziemy pod telewizję. Z publicznych mediów ciągle sączy się obskurancka mowa, stosująca pojęcia dziecko nienarodzone, pigułka śmierci, grzechu pierworodnym się rodzimy. Jeden klaps to nie grzech. Pierwsze pobicie żony, narzeczonej partnerki może być bezkarne. Każdy może ulec pokusie dziecka. Krzyk zarodku. Doktor to powiedział. Słyszał krzyk zarodku. Musicie rodzić umierające płody, bo tak chce Jezus, byśmy w nim chrzcili te płody. LGBT to nie ludzie. Kłamstwa poprzedzone obskurantyzmem. Najgorszego typu obskurantyzmem.
kłamią, że obrażamy ludzi wierzących. I to kłamią nam w twarz, gdy obnażamy fałszywą twarz Kościoła katolickiego w reprezentantach tego Kościoła, Episkopatu i wielu, wielu księży. Kłamią, że budują wspólnotę na prawdziwej wierze. Prawda jest taka, miała być eklezja, a w ofercie mają jedynie zjełczałe eklerki i kremówki. Ich obskuranckiej mowy. Nie damy się obskurantom! Nie damy się obskurantom! Nie damy się obskurantom! Czy może w międzyczasie przyszedł tutaj dowódca do panu? Czy dalej nie wiemy dlaczego tutaj... A panowie znają dowódcę do pana na początku? Taki w niebieskim! Prezes kazał. Patrz po brzuchach pod drzewem, tam jest półtora etatu stoi. Proszę pana, pan jest chyba właśnie tutaj dowódcą, bo pan nami dyrygował po drodze, więc proszę powiedzieć, na podstawie jakiego paragrafu nie możemy przejść jak obywatele naszą drogą. Obywatelskim. Pan jeden się nie wstydzi, ma tabliczkę z nazwiskiem. Słuchajcie, kochani, dzisiaj właśnie panowie policjanci udowodnili nam, że nie żyjemy w wolnym kraju. Po raz kolejny. Widzimy, dla kogo dzisiaj pracuje policja. Policja nie pracuje dla obywateli, pomimo tego, że to obywatele płacą podatki na policję. Policja dzisiaj pracuje tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, tej przestępczej partii, tej mafii, która jest związana z drugą mafią, którą chcieliśmy odwiedzić, czyli z Kościołem katolickim. To, że stoimy tutaj w tej chwili zatrzymani, no jeszcze godzinę poproszę, dobra? Panów policjantów. Tak, oznacza, za godzinę bądź, no buziaki. Że ktoś wykonał telefon, prawda? Ktoś wykonał telefon. Kto mógł wykonać telefon, żebyśmy nie mogli przejść tą drogą? Tak? Albo pan prokurator Zero Ziobro. Przestępca Kamiński. Albo drugi przestępca, Tadzio Rydzyk, whatever. W tym państwie rządzi nie rząd Prawa i Sprawiedliwości i Kościół katolicki. Dlatego ważne jest dzisiaj bardzo, żebyśmy powtarzali i krzyczeli głośno. Żądamy rozdziału państwa od Kościoła. Żądamy rozdziału państwa od Kościoła. Żądamy rozdziału państwa od Kościoła. Żądamy rozdziału państwa od Kościoła! Żądamy rozdziału państwa od Kościoła! Dzisiaj, uwaga kochani, nie mówimy hasem jak litanie, tylko energicznie, a nie żądamy rozdziału państwa od Kościoła! Żądamy rozdziału państwa od Kościoła! Żądamy rozdziału państwa od Kościoła! Jak spojrzycie sobie jeszcze na panów policjantów, to żaden z panów... Czy ktoś widzi nazwisko? Nie ma nazwisku, panie, stoją przy kudłatem. Mamy tutaj tylko jednego pana, który jest oznakowany i udaje, że nie jest dowódcą. Okej, słuchajcie. Olewamy i idziemy po telewizję? A tu idzie. Niech się Kościół sam buja ze sobą. Zostawiamy czarnych. Idziemy. I pokrzyczymy jeszcze do policji, że powinni się wstydzić. Wstyd! 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 Zostanie! Wstyd zostanie! Wstyd zostanie! Władza przeminie! Wstyd zostanie! Wstyd zostanie! Wstyd zostanie! Zdejmij orła, przypnij kaczkę, zdejmij orła, przypnij kaczkę, zdejmij orła, przypnij kaczkę, zdejmij orła, przypnij kaczkę, zdejmij orła, przypnij kaczkę. Władza minie, wstyd zostanie! Władza minie, wstyd zostanie! Władza minie, wstyd zostanie! Ma na widzie! Czy zostaje?
idziemy już. No już chwila, bo to jest chwila. No, no hej. TVP łże! TVP łże! TVP łże! TVP łże! TVP łże! TVP łże! TVP łże jak PiS! TVP łże jak PiS! TVP łże jak PiS! TVP łże jak PiS! Idziemy do przodu, od razu, no. Z przodu. Dobrze. Idziemy teraz pod telewizję Gdańsk, pod jeden z oddziałów Szczujni. Tu właśnie bardzo, bardzo dużo programów przez redaktora, nawet w sumie nie pamiętam jego nazwiska, bo nie warto pamiętać. Było bardzo wiele programów, gdzie szczuli na prezydenta Adamowicza. I to właśnie telewizja publiczna, gdański oddział telewizji publicznej miał swój udział w tym, że Adamowicz był zaszczuwany. W Urzędzie Miasta mają statystyki, ile w ciągu miesiąca było takich materiałów szczujących na Adamowicza. Doskonale wiemy, jaką tragedią to się skończyło. I to jest dowód na to, że słowo zabija. Więc idziemy teraz do jaskini, gdzie szczują, a my walczymy o media publiczne, które winny być publiczne, a nie partyjne. Bo w tej chwili telewizja łże. Mieliśmy tu robić Rambego, Bambego oraz innych takich sprytnych chłopaków i dziewczyny. No niestety, nie udało się. To było dawno. Na Zaglądzku dla młodzieży odpłynął. I myślę, że również odpłynie następny przewodniczący radiokomitetu. Jacek. Dobrego dnia razem. Ale to rzeczywiście było wtedy nowoczesne, ale to mówię naprawdę. Ja pamiętam jak kuźwa tutaj, nie pamiętam samego Stefańskiego, to jest pani. Wolna Polska od kościoła! 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 A to prawda, że teraz nie będzie tego abonamentu, tylko będziemy płacić.
Krzyknijcie coś. Piotr, dawaj! Wolne media! Wolne media od propagandy! Wolne media od kurskich kaczorów i innych drachoniów i takich różnych cwaniaków! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Gość specjalny Jerzy Urban. I koce wysyła do Los Angelesu. I nie są to koce tak z grypą, ani z innym paskustem, tylko z prawdziwej hełmy naszych owieczek. Zatramanie zwrócili na nas Tomkę w rewanżu. Walczyć. Konstytucja.
pokolenia. Taka jest kolejność. Konstytucja! 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 Dla tych młodych osób, które nie wiedzą, o co chodzi z tym sygnałem, który puszczamy, ja zaprezentuję, proszę o zaprezentowanie tego, oto... analityk. Pamiętajcie, że to ta pierdolona telewizja, później zapłacę mandat za to, co mówię. To ta pierdolona telewizja zabijała prezydenta Adamowicza, mordowała go cywilnie przez lata. My, gdańszczanie, za każdym razem kibły pod ten kibel, ten wychodek, tego to i to ja, nazywającego się dla niepoznaki TVP podchodzimy, za każdym razem musimy pamiętać, że podchodzimy pod współwinowajców jego śmierci. To ta pierdolona telewizja wskazywała prezydenta, wskazywała Pawła przez całe lata jako cel i w końcu wskazała. Więc za każdym razem, kiedy tu przychodzimy, pamiętajmy, że protestujemy przeciwko temu, co pisowski reżim, Jarka i cała reszta tej bandy robi w tej chwili. Ale za każdym razem, kiedy podchodzimy tutaj, pamiętajmy o 17 stycznia.
13 stycznia, tak. Pamiętajmy o tym. To tutaj, w tej telewizji, niejaki Sitek, tak zwany redaktor, 23 września 2018 powiedział, że właściwie można mówić, że Adamowicz kupował mieszkania, zacytuję, hitlerowskie pieniądze. Nie cofano się przed żadnym jakimkolwiek kłamstwem. Ta telewizja, ta za tego płotu, nasza gdańska telewizja, tak jak mówię, mordowała prezydenta. To, co się stało na targu drzewnym, było tylko dopełnieniem. Więc my, kiedy tu przychodzimy, mamy szczególnie prawo i obowiązek pamiętać o tym, że jeżeli krzyczymy do nich wszystko, co najgorsze, czy wypierdalać, czy jebać, czy jakiekolwiek inne słowa, to wszystko i tak są drobiazgi, bo to i ta suma tego, co powiesili przez całe lata na Pawle, jest i tak ogromnym, ogromnym przestępstwem i nie jesteśmy w stanie, jakich brzydkich słów byśmy nie użyli, uważanych za kurwa mać, żadnymi słowami nie będziemy w stanie dorównać temu, co oni robili. Oni to robią dalej. I jedno jest niesamowitym oskarżeniem. Parę razy to ten sygnał. Mają na sumieniu Pawła Adamowicza i skurwysyny dalej robią chuje to samo. Dziękuję. Grubo pojechałeś. To na pewno będzie w jedynce. Hańba. 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 Sznurek. Niszczy i szczuje na Magdalenę Adamowicz. Tak? Na Agnieszkę Buczyńską. Agnieszka Buczyńska była szefowa Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Obecnie w zeszłym tygodniu telewizja Gdańsk wypuściła ohydny, szczujący materiał przez Agnieszkę Buczyńską. Więc chciałabym, żebyśmy zakrzyknęli. Nigdy, przenigdy nie będziesz szła sama. Nigdy, przenigdy, 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 nie będziesz szła sama. Będziemy zawsze z każdą osobą, którą zaszczuwa TVP PiS i inne media, tak zwane narodowe. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, protestowaliśmy to 2 lata temu, ponieważ dowiedzieliśmy się, 2 miliardy ma dostać telewizja publiczna. Tak, od tak, na wstrzyknięcie, na polecenie... Powiedz, ile owsiak zbiera. Słuchajcie, przez 27 lat, dobrze mówię, 27 lat Rydzy... Przez 27 lat owsiak z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie uzbierał z naszych datków, z naszych portfeli miliard. To było 27 lat. I zobaczcie, co ten mały Kaczyński robi. Daje po prostu od tak 2 miliardy na szczujnię, która zabija. Jak się dziećmi zajmie, głodnymi. Tak jest. Tak, to ładnie. Daje dobry głos. Daje 2 miliardy w zeszłym roku. Dał 2 miliardy 2 lata temu. Dał 2 miliardy teraz. To jest 6 miliardów. I zobaczcie, to był głos, żeby pomógł dzieciom. W tej chwili mamy taką sytuację, chociażby w psychiatrii. Jest tragedia. Dzieci potrzebują wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i te pieniądze są potrzebne. Niestety jest tak, że partia polityczna ma władzę, ktoś ich wybiera i oni decydują, na co idą nasze publiczne pieniądze. I właśnie musimy doprowadzić naszymi protestami i opozycją, bo to ma sens, co robimy. To, że jesteśmy tutaj, że protestujemy, to ma sens. I ma znaczenie. Nieważne, ile nas jest. Ważne, że jesteśmy i protestujemy. To co? Zakończymy już chyba, nie? Słuchajcie, nie ma waszej zgody, żeby telewizja pokazywała bujających się, jak dzieci w sierocej chorobie u pana Kaczyńskiego, u pana Rydzyka. A nie chcesz przedstawić? Nie chcemy, żeby telewizja transmitowała prywatne nabożeństwa pana Kaczyńskiego. Albo żeby właśnie skalowała owsiaka, że owsiak to jest podwójnie moralny, bo tu zbiera na dzieci, a tam popiera mordowanie zarodku. Nie będziemy stać i nic nie robić. Nie będziemy słuchać, nie będziemy wierni, tak jak to niektórzy myślą. Stop stalinowskim metodom. Nie ma w Polsce miejsca dla stalinowskiej prawdy. Świeckie media!
Świeckie media! Świeckie media! Świeckie media! Świeckie media! Świeckie media! Świeckie media! Świeckie media! Jest z nami pani Magda Jachim-Czorzyńska, wiceprezydentka Sopotu, której oddaję tubę. Witam was wszystkich. Słuchajcie, słowo ma niesamowitą siłę. Może być cudownym lekiem, ale może być groźną bronią. A słowo kłamliwe, celowo i wielokrotnie powtarzane, może być zabójczą bronią. I o tym się niestety w Gdańsku przekonaliśmy. I to nie jest tak, że PiS przejmuje media. On niszczy media. Bo my nie stoimy teraz przed telewizją. My stoimy przed biurem propagandy PiS-u. To nie są media. I tak jak nie przejął Trybunału, tylko zniszczył Trybunał, który wydaje pseudowyroki, bo to nawet trudno nazwać wyrokami. Będziemy mieli do odbudowy całe państwo. Dlatego cały czas musimy walczyć o media, o wolne media, o wolne sądy, o wolne kobiety i o wolną Polskę. Wolność, równość, demokracja! 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 Słuchajcie, teraz proponuję, chcemy sobie zrobić fotę wszyscy. Tutaj sprowadziliśmy pod tym hasłem naszym wolne media. Tak, nie, media publiczne. Media publiczne, nie partyjne! 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 Anita, podziękuj wolna wszystkim, że tyle media, czasu. Wolne kobiety! Wolne media! 3 godziny wolne kobiety! Wolne media! Wolne kobiety! Wolne media! Chodźcie, fotę sobie zrobimy. Będziemy mieli pamiątkę dzieciom, będziemy pokazywać wnukom, że jesteśmy naprawdę fajnymi obywatelami, którzy walczą o przestrzeganie praworządności. I zawiesimy to na bramie. To ja zakończę, bo chcę się załapać na zdjęcie. O, dobra. To ma znaczenie, że tu jesteśmy, że każdy z nas przyszedł, że szliśmy tyle kilometrów z Gdańska. Chodźcie, chodźcie, naprawdę nie przyjdźcie się. Chodźcie do przodu. Później będziecie mogli się oznaczać, że jesteście. Podejdźcie bliżej, nie gryziemy. Brama jest zamknięta, nie gryzie. Brama nie gryzie. Brama nie gryzie, nawet na piękny. Kasia, tak. Musisz bliżej podejść. Tak, nie by chciałaś. No bo to jest moment. I pamiętajcie, wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Hipokryzją! Hipokryzją! Hipokryzją!
To se byłam ja. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o udostępnianie naszej, mojej osobistej relacji. Puszczajcie w świat, niech wszyscy się dowiedzą, że w Gdańsku cały czas istnieje ruch oporu i walczymy o wolne media. Pokaż, gdzie mają przyczepić. Powiedz im, że tu. No to już Anita zarządza, że nie chce, żeby było za dużo wody. To jest telewizja, której dla przeciwników politycznych jest tylko kłamstwo i pogarda, której dla swoich jest tylko wazelina. Rzeczywiście ministrowie, wiceministrowie...